dzisiaj to już po tych wielkich trudach, chociaż jeszcze dalsze nas czekają, pomału się zbliża trzecia rocznica podpalenia kościółka. Do tego podpalenia doszło w nocy z 1 na 2 sierpnia. Trzech młodych ludzi, ale głównie to jeden schorowany młodzieniec ze Świadnowa wymyślił coś takiego. No, ja to troszkę inaczej biorę, ale to może później byśmy wrócili jeszcze do tego. Taki pomysł, żeby podpalić trzy kościółki. I właśnie pierwszy miał być świętego Antoniego w parafii Dobra, ale zdecydowano, że będzie tutaj, bo tu jest tak troszkę spokojniej i realizowano właśnie ten pomysł. We Frytku kupili młodzieńcy 4 butelki 1,5-litrowe benzyny i tutaj przyjechali. Zapalił kościółek chłopak, który za 3 dni kończył 18 lat. To był kościółek z 1563 roku. Zabytek i ta wartość taka zabytkowa no jest bardzo wysoka. Dla nas wierzących no to głównie ta największa boleść, że zostało spalone Boże Ciało, czyli Najświętszy Sakrament. Do dzisiaj trwamy na modlitwach, żeby zadośćuczynić za to wielkie zło, które się tutaj stało. To zaraz wpadła taka myśl, że trzeba odbudować i nawet żeśmy się nie zastanawiali głębiej, czy murowany, czy drewniany. Zrekonstruować jako drewniany. Inni pytali oczywiście, czemu drewniany znowu może ulec podpaleniu. No ja króciuteńko odpowiadam, trzeci będzie murowany. Wyszukiwania sprawców i później przez zabytki analizowania tego terenu i do głębi również przez archeologów podjęliśmy pracę, żeby stworzyć nowy projekt, przygotować dokumentację. Trwało to dość długo, ale na koniec zdecydowano już i mogliśmy początkiem, czy nawet początkiem czerwca w tego roku rozpocząć budowę fundamentów z kamienia. I dosłownie w ubiegłym tygodniu rozpoczęto budowę już drewnianą. W ciągu 3 dni dosłownie był wybudowany już ten kościółek, a teraz pierwszy dzień, gdy jest montowana wieża. Idzie to tak szybciutko i sprawnie z tego względu, że opóźniała się budowa kościoła. Drzewo było już w pierwszą zimę przygotowane, zaczęło się kręcić, kroutit po czesku. Trzeba było coś z tym drzewem robić, dlatego była decyzja, żeby kościółek postawić na terenie firmy, która w Hosztalkowe, to jest koło Wsetina. I tam był zdemontowany ten kościół, jak teraz przed 2 tygodniami, oznaczone wszystkie tramy, numerami i teraz łatwiej jest to montować na nowo tutaj już. Stąd takie tempo montażu. Uroczystości kościoła są planowane na przyszły rok, na 9 maja, to jest niedziela i wtedy też równocześnie będą wyświęcone 4 dzwony, które będą we wieży: święty Michał Archanioł, święty Cyryl a Metody, święty Antoni i święty Józef. A jest na internecie numer konta w parafii Strzy też. Jeśli ktoś jest ochotny, to może wpłacić i ma potwierdzenie, że pieniążki przyszły na konto parafii, które tylko na taki cel mogą być przeznaczone. Z zewnątrz
Kościółek Bożego Ciała w Gutach będzie wyglądał tak samo, tylko że będzie odnowiony. Z zewnątrz będzie to samo. Gdy wejdziemy do wnętrza kościółka, będzie maleńka zmiana. Jaka, jeszcze nie wiemy, bo projektant interieru jeszcze nie przedłożył dokumentacji. Także jak to będzie tam wszystko wyglądać, tego nie wiemy.